Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu miłosnym na miesiąc czerwiec bieżącego roku 2020. Dzisiaj sobie zrobimy czytanko przy pomocy takich talii. Talia główna, Syreni Tarot, nowość u mnie na kanale, piękne karty. Dopowiadać będę mniejszą wersją pozłacanego tarota, którego na pewno już doskonale znacie. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę. Wsparcie w miłości, karty anielskie. I na podsumowanie, jak zwykle, aniołki, które bardzo lubię, czyli tak zwane anielskie klucze. Kochani, przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, żebyście sobie odsłuchali dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Jeżeli jeszcze nie znacie takiego znaku, kliknijcie sobie w link pod tym filmem. Przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. Jeżeli nie znacie dokładnej godziny swoich narodzin, wpiszcie godzinę 12. Teraz co na temat filmu. Pierwsza część filmu jest dla osób, które są w związku, czyli są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu jest dla osób samotnych, tak zwanych singli. Bardzo proszę, bystre, takie sprytne osóbki, które od razu wyłapią czasówkę przenoszącą od razu do filmu dla singli, abyście napisały, kochani, to w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, bardzo Wam za to dziękuję. Dacie taki drogowskaz dla innych, żeby od razu mogli sobie przejść no, tej części dla siebie, tak, żeby nie muszą odsłuchiwać całego filmu. No dobrze, kochani, teraz tak. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej partnera, ale jest to czytanie ogólne. Jeżeli poczujecie, że jednak te karty po prawej stronie bardziej rezonują z Waszymi odczuciami, przemyśleniami, działaniami, to po prostu odbierajcie to czytanie na zasadzie odbicia lustrzanego. Wszystko musicie sobie dopasować i odwrócić. No dobrze, zaczynamy. Karty są potasowane. Mam nadzieję, że zostawiliście subika, łapeczkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim osobom, które wspierają mój kanał, czyli kliknęły ten guziczek obok subskrypcji, tak? Dla Was też będzie osobno konkurs, będą dodatkowe bonusy. Już lada dzień pojawią się filmy na okres pół roku odnośnie miłości, spraw zawodowo-finansowych i zdrowia od czerwca, no nawet 7 miesięcy do końca roku. Ale to będą filmy tylko dla Was. To jest taka moja forma wdzięczności za to, że jesteście przy mnie i dzielicie się chociaż tą przysłowiową złotówką. No dobrze, moi mili, koniec dyskusji, koniec ogłoszeń. Przechodzimy do czytania, bo Wy już na pewno czekacie, niecierpliwicie się. Ogólnie będę mówiła partnera, tak? No, sami wiecie, kogo macie za partnera, więc tutaj nie będę już wchodzić w płeć. Partner życiowy, tak? Partner w związku bądź partnerka. Tak będę czytać to czytanie. Zaczynam. Pokażcie karty. Co skorpion myśli na temat swego partnera? Karta maga. Co wasz partner myśli o was? Karta świat. Co skorpion czuje do swojego partnera? Sześć mieczy. Co wasz partner czuje do was? Siedem mieczy. No to ciekawie się ułożyło. No, wyzumuj, bo chcę pokazać karty. O. Okej. Jak skorpion,
Jakie zamiary ma skorpion względem partnera? Diabeł. Taka ta karta jest, zobaczcie, zupełnie inna od tych takich tradycyjnych. Mamy tu biedną syrenkę w klatce, tak? Zależną od wielu rzeczy, uwięzioną. Ale widzicie to? Kłódka jest otwarta. Czyli ta niewola, to zniewolenie, to uwiązanie w tej klatce na własne życzenie. Jakie zamiary ma względem skorpionów jego partner? O, pięć buław. Myślałam, że to jest 8, bo podobna, ale to jest 5. Jak skorpion traktuje swojego partnera? Księżyc. No kochani, wydaje mi się, że tu jest no już jakieś coś nieładnego. Coś nieładnego, kochani. No chyba tutaj się będziecie jakoś oszukiwać, zdradzać. Nie wiem, zobaczmy dalej. Jak wasz partner traktuje was? 9 buław. Co lub kto łączy skorpiona i jego partnera? 6 denarów. Co lub kto was dzieli? Rycerz mieczy. Jak będzie wyglądał początek czerwca między wami, wasza relacja? 9 mieczy. Połowa miesiąca. Królowa denarów. I koniec czerwca. Arcykapłanka. W te czytania mamy cesarza. Cesarz może być zodiakalny baran, ale niekoniecznie. Partner starszy od 5 lat wzwyż. Ale jeżeli to nie jest osoba, to mogą być jakieś tutaj stanowcze, konkretne postanowienia. Może ojcostwo, może macierzyństwo. Odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa. Takie bycie wzorem do naśladowania. Ewentualnie, moi kochani, przemoc. Dominacja w związku, no taka silna ręka, bym powiedziała. No, ktoś tu będzie pokazywał, że jest alfą, tak? Tym samcem alfa i chce tutaj rządzić, chce dominować, chce pokazywać, gdzie jest kogo miejsce, a zwłaszcza jego. Taka władza i stanowczość. Asertywność i bezkompromisowość. Surowy mąż, kochanek, może ten mąż jest w tle, a może chodzi tutaj o jakąś funkcję, odpowiedzialne stanowisko w pracy, władza, odpowiedzialność w jakimś zarządzie, w firmie, w administracji. Cesarz, stały docelowy partner. No napiszcie, kochani, co tam wam pasuje. Dobierzemy sobie jak zwykle karty.
No nerwowo jest pomiędzy wami. Widać, że jest nerwowo. I albo mi się wydaje, że Skorpion okłamuje swojego partnera i ma przed nim jakieś tajemnice. Ma jakiś wpływ na tego swojego partnera. Umie go zmanipulować, zakręcić, oczarować w jakiś sposób. Używa wszystkich swoich sztuczek, talentów, atrybutów do tego, żeby no, być może go uwieść, być może właśnie w jakiś sposób wykorzystać, wpłynąć na niego, osiągnąć jakiś cel. I wasz partner przeczuwa w głębi serca, że albo coś przed nim ukrywacie, czyli jakaś taka intuicja tutaj jest z jego strony, ewentualnie okłamujecie. Może być też taka sytuacja, że partner was okłamuje, tak? Sam siebie okłamuje, że no niekoniecznie to, co do was czuje, to jest coś szczerego. No siódemka mieczy na pozycji serca, no nie. Zamiary tej osoby nie są szczere. Coś ukrywa, robi coś za waszymi plecami albo kłamie. Dobra, dobieramy karty. Karta maga. Sześć buław. No, czyli oczarowaliście, uwiedliście, zdobyliście partnera. Na pozycji serca jest szóstka mieczy. I teraz tak, albo planujecie zmianę na lepsze, żeby pójść w innym kierunku zupełnie, inaczej, coś poprawić w waszej relacji, ewentualnie emocjonalnie już się oddalacie. Czujecie, że to już nie jest to, że jest no, jakiś taki rozjazd pomiędzy wami. Rozjeżdżacie się, nie idziecie w parze równo, tylko każdy gdzieś tam w swoim kierunku. Tak, kochankowie. No mogą to być też częste podróże do jakiejś kochanki bądź kochanka, jeżeli faktycznie. Pierwsza wersja, kochani, jest taka. Jesteście w romansie ze starszym mężczyzną, być może żonatym, ustatkowanym ojcem. Rodziny, głową rodziny, który ma świetną pracę, ułożone, ustawione życie, ale ma swoje zasady. Jest surowy, trochę bezwzględny, no i jest taki władczy, tak? To, co mówiłam, samiec alfa. To jest pierwsza wersja. Druga wersja jest taka, że to wy jesteście stałym partnerem tego swojego męża bądź partnera. Bądź partnerki, no ale raczej tu widzę mężczyznę, więc tutaj chyba raczej czytanie dla pań. Ale niekoniecznie. I cóż. Skorpion lubi właśnie być może podrywać, zdobywać, wykorzystywać swój urok osobisty do tego, żeby spełnić każdą swoją zachciankę. Na pozycji serca, jeżeli jest ta szóstka mieczy i karta kochanków, być może jest jakiś adorator bądź jakaś bliska sercu partnerka, z którą Skorpion ma ukryty romans. Przed tym cesarzem tutaj, tak? I teraz ma wątpliwości, bo ten romans jest gdzieś tam na wyjazdach. Trzeba dojechać, od czasu do czasu się spotkać, ewentualnie jak jest jakaś delegacja czy podróż służbowa, a akurat ta osoba, ten kochanek bądź kochanka mieszka gdzieś w okolicy, no to możemy spotkać się, miło spędzić ze sobą czas. I być może Skorpion ma wątpliwości, być może Skorpion się zastanawia, kogo wybrać. Tu ma stałego partnera, poczucie bezpieczeństwa, bo cesarz dba o swoją rodzinę, to jest no może surowy partner, ale bardzo odpowiedzialny, na pewno zapewni wygodne życie, byt materialny, zadba o rodzinę, no i nie pozwoli nikomu, żeby zrobił jakąkolwiek krzywdę tej swojej rodzinie, więc tutaj na pewno Skorpion czuje takie bezpieczeństwo, tak, że jednak ta relacja z tym mężczyzną, mężem bądź partnerem, starszy jakiś mężczyzna, starszy od was, tak? Mówię, 5 albo kilka lat wzwyż. No daje wam to poczucie tutaj gwarancji, że macie jakieś gniazdko pewne, tak? Uwite. Bezpieczeństwo.
ciepłą posadkę. Natomiast tu jest jakiś romans, szaleńcza miłość, jesteście zakochani, oczarowani albo pozwalacie sobie na flirty i romanse gdzieś tam w podróży. Może w waszym sercu jest zodiakalny bliźniak i uciekacie już emocjami, uczuciami w stronę tego bliźniaka, a nie barana. Też może być taka sytuacja. Zapalimy sobie, kochani, lampeczkę, bo nam zgasła. A lampeczka musi być, bo wtedy nam się pięknie tutaj energie prowadzą. Ok. No dobrze, lecimy dalej. Wasze zamiary, skorpiony. I tu jest diabeł. I teraz tak. Albo nadal chcecie tkwić w tym toksycznym związku, to znaczy, no, trzymać wysroki za ogon. No raczej tak. Raczej romans tutaj jest podtrzymany. Ale cierpicie z tego powodu. Może chcecie okłamywać też i zatajać przed partnerem, że macie romans. Że jak wyjeżdżacie, no to macie jakieś chwile dla siebie i dla osoby, którą uda się złowić na wasz urok osobisty, wasz talent do podrywu i zdobywania osoby. No dobrze, może tak będzie teraz lepiej. Ale niesamowity ten diabeł, ta karta diabła, tak? Więc jesteście w takim potrzasku. Na własne życzenie, bo klatka jest otwarta. I to jest związane z romansem. Z częstymi wyjazdami, no i właśnie z takim rozrywkowym trybem życia, bo tu bardziej chodzi o namiętność, o zbliżenia, niż o jakieś sprawy takie duchowe. Może jesteście uzależnieni od tego, też tak może być. Mówię, jedna wersja może być taka, że mimo, że macie już kogoś innego w sercu i bardziej emocjonalnie w tamtą stronę już się zastanawiacie, do tej drugiej osoby idziecie, być może do bliźniaka, to nadal chcecie tkwić w tej relacji, w tym romansie, być może z tym cesarzem. Ewentualnie, no macie tutaj kogoś na boku i tkwicie w toksynie, w kłamstwie, w strachu, żeby to się nie wydało i ukrywacie ten romans, tak? No i oczywiście diabeł to jest zamiar zdrady, więc tutaj, no, jeżeli skorpion zdradza, to robi to świadomie. Jak traktujecie swojego partnera? Mamy tutaj kartę księżyca. Karta księżyca to jest wszystko owiane tajemnicą, utrzymywanie partnera w iluzji, czyli w takim przekonaniu, o którym on ma wiedzieć i ma słyszeć to, co chce wiedzieć, czyli karmicie go. No, ten mag ma talent do świetnego przemawiania i przekonywania do swoich racji. Więc wydaje mi się, że wasz partner w ogóle się nie orientuje w tym, że jest okłamywany, robiony w konia, że tak powiem brzydko, i zdradzany. Więc wszystko jest owiane jakąś tajemnicą, przesłoną. No i ta karta księżyca pokazuje właśnie intrygi, jakieś knucia i kłamstwa. Po prostu okłamywanie. No mamy za dużo tutaj tych kart takiego właśnie oszukiwania. Co myśli o was wasz partner? Mamy tutaj kartę świat. Świat może mówić o tym, że jest z wami szczęśliwy, że jest bardzo tolerancyjny i daje wam dużą swobodę, tak? Może być też taka sytuacja, że zdaje sobie sprawę, że mieszkacie za granicą. Często podróżujecie za granicę. Być może nawet jesteście w związku z cudzoziemcem bądź obcokrajowcem. Ale ogólnie bardzo pozytywna karta, bardzo szczęśliwa i tak jakby wasz partner mówił, no bez względu na to, co się dzieje, na pewno dobrze się to skończy, tak? Czyli jest tak pozytywnie otwarty na wasz związek, no tak jak powiedziałam, bardzo tolerancyjny i daje wam dużą swobodę do działania.
No i te częste wyjazdy i podróże. Co do Was czuję? 7 mieczy. I tą kartę muszę dopasować tutaj, dobrać, bo albo podejrzewa, że Wy coś przed nim ukrywacie, albo to on ukrywa przed Wami związek, rodziny, być może małżeństwo, dzieci, dom. No i niestety też Was okłamuje, tak? Może być inna wersja, że jeżeli mówi, że zostanie Waszym mężem bądź partnerem docelowym, to kłamie. Jeżeli mówi, że chce z Wami zamieszkać, że będziecie jego żoną bądź jej mężem, kłamie. Nie jest szczery. Więc tutaj no, dopasujcie, kochani, albo Was podejrzewa, że Wy macie tutaj kogoś na boku, być może rodzinę, albo podejrzewa Was, że jesteście nieuczciwe i poza domem ukrywacie jakąś tajemnicę, macie jakieś schadzki ukradkiem, ewentualnie Wasz partner tutaj okłamuje Was, bo nie chce stworzyć z Wami rodziny, ewentualnie ukrywa przed Wami rodzinę. 4 możliwe wersje, kochani, piszcie w komentarzach, jak to u Was wygląda. Chętnie czytam i bardzo jestem ciekawa. Oczywiście możecie wszystko pisać anonimowo. Jakie są zamiary tutaj Waszego partnera? No 5 buław. No 5 buław wydaje mi się, że chce tutaj walczyć o Was i tą konkurencję pokonać. Ewentualnie no mamy tutaj królową denarów. Ewentualnie jeżeli ukrywa żonę, no to nadal będzie, że tak powiem, grał na dwa fronty, tak? Czyli będzie nadal w związku z żoną. A tutaj z Wami będzie romansował, tak? No może być też walka o ten związek tutaj, o jakieś konkrety, o stabilizację. Jeżeli nie walka o partnera, to wytrwałość w tym, co się pomiędzy Wami teraz dzieje, tak? Bronienie swojej rodziny, bronienie swojej stałej partnerki, być może jakiejś tutaj pani koziorożec. Byk bądź panny. Jak Was traktuje? Jest bardzo cierpliwy, jest bardzo ostrożny, nieufny, ale mimo, że jest trudno, mimo, że jest źle, dalej chce tkwić w tej relacji, dalej chce to kontynuować. Co Was łączy? 6 denarów. 6 denarów to jest współpraca. To są konkretne zasady, na które oboje się godzicie. To jest harmonia, no tutaj mamy dzieci bawiące się, więc nie wiem, może macie wspólne dzieci, bo cesarz to jest ojcostwo, tak? Rodzina, stabilizacja, równowaga, partnerstwo, stały związek. No 6 denarów to jest wzajemność i poszanowanie siebie nawzajem. I taka konkretna równowaga w związku, stabilność. A może, też mi przyszło do głowy, to jest Wasz szef, który daje Wam pracę, daje Wam wynagrodzenie. No i macie tutaj z nim romans. I być może Wy coś podejrzewacie, ale wydaje mi się, że to i albo Wasz partner podejrzewa Was o romans, bo Wy na pewno coś tutaj kręcicie. Bo jest ten diabeł i to jest ten rycerz buław. No chyba, że faktycznie macie romans z szefem, który ma żonę. No i oddalacie, chcecie się oddalić od tego romansu, tak? Macie już dosyć tej toksycznej relacji i chcielibyście tutaj coś nowego. A mąż niestety ukrywa Wasz związek tutaj przed swoją rodziną. Znaczy ten Wasz szef, tak, ewentualnie z którym macie romans, ukrywa tą swoją prawdziwą rodzinę. No to widzicie, jeszcze 5 wersja weszła. Kto pomiędzy Wami stoi? I mamy tutaj rycerza mieczy. Mężczyzna około 35 lat, bliźnięta waga wodnik. Więc jeżeli tutaj skorpion na pozycji serca ma bliźniaka, być może jakiś bliźniak pomiędzy Wami stoi. Bliźniak, który niestety jest w stronę zwrócony skorpiona, czyli no być może faktycznie tutaj skorpion ma jeszcze jakiś romans oprócz tego tutaj zodiakalnego barana bądź cesarza. No niekoniecznie musi to być baran, może być to inny znak, ale właśnie jakiś starszy, stały partner, może być też zodiakalny lew, bo mamy tutaj rycerza buław.
Ojeju, kochany, tak mi się tu jakieś reklamy włączają. Myślę, że tu nie będzie widać na filmie. Dobrze, lecimy dalej, kochani. Więc tu jakiś bliźniak, waga bądź wodnik pomiędzy wami stoi. No tak, i dwa denary. Znowu. Jeszcze tak dobrałam tą szóstkę tutaj denarów. No niestety, no dwie jakieś osoby tutaj są. Dwie osoby... I taka niestabilna sytuacja. Niestabilna sytuacja, tak jakby skorpion, no... Jeszcze nie uleczył się z jakiejś relacji, tu już wchodził nowy związek, ewentualnie jest ktoś jeszcze trzeci, z kim skorpion ma romans, ale tutaj też ma romans, być może z baranem. Poplątanie z pomieszaniem. Dobrze, kochani. Początek czerwca, 9 mieczy. Jeżeli faktycznie mieliście jakąś przygodę, bo szóstka była w to jest relacja na chwilę, to nie jest jakaś relacja długoplanowa. Być może romans, być może chwilę namiętności, bo to naprawdę i kochankowie, rycerz buław i diabeł, to jest naprawdę czysty. No wiecie, co łączy dorosłych osób w sypialni, tak? Nie będę to mówić na wizji, bo YouTube teraz szaleje. Ale domyślcie się, tak? Bliskość pomiędzy dorosłymi ludźmi. No i wydaje mi się, że albo macie wyrzuty sumienia, albo cholernie boicie się, że to wypłynie gdzieś na wierzch. Intensywnie o tym myślicie i macie, że tak powiem, no, czkawkę moralną. Zobaczmy sobie jeszcze tą dziewiątkę mieczy. No i 6 denarów, tak? Czyli chodzi tutaj o stałość uczuć, o tą harmonię, o wsparcie, o uczciwe traktowanie. No mamy tą wagę, czyli takie konkretne, stałe, uczciwe traktowanie partnera. Może też chodzić tutaj o to, że jeżeli faktycznie wplątaliście się w romans z szefem, boicie się, czy będzie podwyżka, czy będzie pensja, czy nie stracicie pracy. W połowie czerwca królowa denarów. Więc chyba posada zostanie, pieniądze będą i as denarów, więc tutaj no jakieś konkretne decyzje, szansa na to, że wszystko się tutaj ułoży i dalej będziecie kontynuować to. No królowa denarów i as denarów to jest szansa na stabilizację, na to, że uzgadniacie sobie pewne jakieś kwestie w waszym związku. No i nadal jest ta... arcykapłanka, tak? Czyli jest ten ukryty związek, jest ta tajemnica, nad którą panujecie. A co dalej, to się okaże, bo to dopiero jakieś fantazje, jakieś marzenia i plany na przyszłość, więc tak to wygląda w tym czerwcu. No nie chciałabym widzieć tego czytania, że tutaj no, skorpion przez romans z szefem idzie po jakieś premie, idzie po jakąś umowę o pracę, bądź wyższe, lepsze stanowisko. Ale kochani, różne są scenariusze życiowe, a może tak jest, a może ta jedna osoba miała to usłyszeć. Więc moi kochani, będą tu jakieś duże pieniądze i jest szansa stałego, stabilnego związku. Ale nadal będzie to ukryte w tajemnicy. No i jeżeli macie romans, to będzie wszystko tak jak do tej pory, tylko no, nie będziecie się z tym afiszować. Jaka jest rada dla Was na ten czerwiec? Paść denarów. Zacznijcie podejmować konkretne decyzje. Zwróćcie na zodiakalną pannę. Zwróćcie na konkretnie na dzieci. Na ich naukę. Nie wiem, bo tutaj właśnie ten cesarz to też ojcostwo. Może chodzi tutaj o jakieś dzieciaki, ale raczej nie. Raczej chodzi tutaj o zodiakalną pannę. Bądź nową pracę, nowe zajęcie i to, ile inwestujecie w ten związek. Zwróćcie na to uwagę, żeby już no, starać się stabilizować to, co się między Wami dzieje. Bo paździe to jest młoda energia, czyli to jest takie pierwsze pomalutku, bo denar to oczywiście też wolno, 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 prawie w miejscu. Zatrzymywać się i stabilizować tą sytuację. Natomiast na co bądź na kogo macie uważać? Papież, czyli małżeństwo. Mąż, żona,
Wierność, uczciwość, lojalność i zodiakalny byk. Bo ten byk może być tutaj w tej królowie denarów i to może być żona bądź mąż waszego kochanka bądź kochanki. Więc zwróćcie na to uwagę. I wartości moralne, tak? To, co powiedziałam, żebyście tutaj nie dostali czkawki przez to, że będziecie żałować być może jakiegoś wyskoku w boku. Ok, kochani. I mamy aniołki. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z wami nie rezonuje, cieszcie się. To znaczy, że karty uważają, że w waszym związku jest tak doskonale, że nie trzeba zwracać na nic uwagi. Zazwyczaj karty odzywają się do tych osób, które mają jakieś wątpliwości, dylematy, boją się, bo zrobiły jakiś być może, no, czasami głupi wybryk i teraz nie wiedzą, co dalej. Już patrzymy na aniołka. Dawanie innym znać. Tak wygląda karta. Jak tylko ujawnisz swoje najskrytsze potrzeby innym osobom, wasza więź się umocni. A no właśnie. Ten as denarów też może mówić o tej więzi i stabilizacji. Szansa na to, że może z tego być stały związek. No tylko mówię, tutaj coś trzeba rozwiązać z tym stałym partnerem, żoną bądź partnerką. Bo wydaje mi się, że tutaj oboje macie przed sobą jakieś tajemnice, a partner daje wam swobodę. Zupełną swobodę, ewentualnie jesteście w związku na odległość, tak? Jest to romans. Dobrze, czytamy, kochani. Romantyczne anioły prowadzą cię ku utworzeniu zażyłości z twoim partnerem poprzez wyjawienie mu swoich prawdziwych odczuć, marzeń, pragnień i innych najskrytszych aspektów własnego wnętrza. W ten sposób odkryjecie podobieństwa i nauczycie się nowych form wzajemnych relacji. Jeśli aktualnie jesteś w związku, karta ta stanowi wiadomość o uzdrawiającej sile szczerego dialogu. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zwykłeś tłumić w sobie odczucia, zamiast dyskutować o nich ze swoim partnerem. Być może powinniście zasiąść do rozmów z mediatorem. Taka wymiana poglądów może być źródłem sił i wsparcia. Niezależnie od wysiłku, jaki będziesz musiał w to włożyć, ta karta prowadzi cię do głębokiej i szczerej dyskusji, która przyniesie liczne korzyści twojemu życiu uczuciowemu. Kochani, może być też taka sytuacja, że tu nie macie żadnego romansu oprócz tego partnera. Jesteście tutaj z nim w związku. Chcecie zapanować nad wszystkim. Chcecie od początku, być może chcecie uleczyć tą relację, poprawić. Czujecie, że ten romans, ten związek, bo ewidentnie wydaje mi się, że to jest jednak romans, powinien zmierzać w innym kierunku, w lepszym kierunku. Bo na razie skorpion czuje takie oddalanie się od siebie. Dosyć ma już takiego kłamstw, oszukiwania się, no i tylko tej namiętności, poczucia uwiązania być może w ten romans, tak? No też może być taka sytuacja. I tutaj intuicyjnie wie, że skorpion, że coś powinien zmienić, tak? Coś powinien zrobić. Być może uda się szczerze właśnie porozmawiać z partnerem, otworzyć się przed nim. No ale ten byk tutaj, małżeństwo jakieś tutaj, więc raczej te wersje, które wcześniej wam mówiłam, kochani. I na podsumowanie mamy naszego aniołka. Ciesz się życiem, skorpionie. Ciesz się życiem, korzystaj z życia. Tylko jak już tak dogłębnie korzystasz, to uważaj, żeby nikt cię nie podpatrzył gdzieś, nie złapał za rękę. No i cóż, kochaj, optymistycznie bądź nastawiony do otoczenia, do ludzi, do rodziny i korzystaj z wszelkich przywilejów, możliwości podnoszenia swoich wibracji, cieszenia się życiem. Kochani, to by było na tyle. Życzę wspaniałego, udanego czerwca, dużo miłości, radości, pogody ducha i przede wszystkim zdrówka. A teraz zapraszam wszystkie samotne skorpiony. Teraz będzie czytanie dla was, tylko potacuję karty.
I witam ponownie, kochani, witam wszystkie samotne skorpiony na czytaniu miłosnym na miesiąc czerwiec bieżącego roku. Karty już przetasowałam, teraz je tylko przełożę i już, kochani, sprawdzamy, co tam w sprawach uczuciowych czerwiec zapowiada. Najpierw zajrzymy sobie do przeszłości, czyli co spowodowało, że skorpion jest w stanie wolnym. Karta Świat. Obecna sytuacja. 6 denarów. Połowa miesiąca. Paź buław. Wasze nastawienie na całą tą sytuację. As buław. Co karty radzą? Głupiec. Co lub kto stoi na przeszkodzie? Pięć buław. I koniec miesiąca. I koniec miesiąca. Siedem mieczy. W tle czytania sześć kielichów. Widać, widać ładnie wszystko. No dobrze, kochani, co by tu sobie dopowiedzieć? I teraz tak, co z przeszłości? Mamy kartę Świat. Albo byliście za granicą. Może rozwijaliście karierę zawodową. Zaangażowani byliście w pracę, dorabianie się albo zwiedzanie świata, częste podróże, a być może szczęśliwie udało Wam się zakończyć jakiś etap Waszego życia. Może jesteście po rozstaniu z partnerem, ale jakoś źle nie wspominacie tamtych momentów, tamtych chwil. Być może rozstaliście się w miłej atmosferze, takiej pojednawczej. Coś się zakończyło z sukcesem dla Was, ale raczej chyba powrót z zagranicy, bo tutaj jakaś podróż ewidentnie jest zarysowana. Powrót albo wyjazd, tak? Obecna sytuacja 6 denarów. Może to być oddanie się pracy zawodowej cały czas, wspinanie się gdzieś tam po szczeblach kariery, jakiś świetny biznes, świetna współpraca, awanse, podwyżki, dodatkowe jakieś zlecenia. Ogólna taka stabilizacja, jeżeli chodzi o sprawy materialne. Ciężka praca, tak. Ciężka praca, która powoduje, że jesteście troszeczkę zmęczeni, ale wysiłek się popłaci, ponieważ zasoby gromadzicie i być może to jest Waszym priorytetem, żeby najpierw poczuć tą stabilizację finansową i dopiero myśleć o założeniu rodziny. W połowie czerwca mamy pazia buław, czyli może się pojawić jakaś nowa osoba w Waszym życiu, zodiakalny strzelec na przykład, ale niekoniecznie. To są nowe znajomości, to są flirty, to są jakieś randki. No, zaczynacie działać, tak? Pomalutku, jakieś niewinne spotkania, które być może mają szansę przerodzić się w coś poważniejszego. Jak Wy jesteście na to nastawieni, tak? Jak Wy to widzicie, jak Wy to czujecie? No mamy tutaj asa buław, czyli jesteście gotowi na nową przygodę. Chcecie działać, chcecie osiągnąć sukces, chcecie stworzyć jakiś fajny związek. No i zakochać się, tak? Zauroczyć, zafascynować jakimś partnerem bądź partnerką. Stworzyć jakiś fajny związek, który ma szansę w przyszłości tworzyć
fajne partnerstwo i zgodę z realizowanie wspólnych planów, budowany na zaufaniu, takiej chemii, wzajemności i dopasowaniu, tak? Wspólnych jakichś pasjach. No, chcecie iść do przodu, jesteście gotowi na jakiś nowy początek, działacie, tak? Ten paź już podjął tą buławę. Chce coś kreować i pomalutku nawiązuje jakieś nowe znajomości, korzysta ze spotkań, chce poznawać ludzi, no i zrobić coś w tym kierunku, żeby mieć tego partnera, tak? Co karty radzą? Karta głupca. Zacznij od zera, zaryzykuj. To jest jakiś nowy początek. Może wyjazd, może podróż. Nowa znajomość. Już patrzymy. Rydwan, czyli raczej podróż. Być może tutaj, no, skorpion będzie chciał gdzieś wyjechać. I tam na tym wyjeździe, może na urlopie, może na jakimś, nie wiem, weekendowym wypoczynku, pozna jakąś nową osobę, zaprzyjaźnicie się i może coś dalej z tego będzie. Co lub kto stoi na przeszkodzie? Pięć buław, czyli być może jest za duża konkurencja, ewentualnie brak odwagi skorpionowi, tak? Takiego wewnętrznego zapału, żeby jednak, no bo niby skorpion chce, marzy mu się coś nowego, jakaś namiętność wielka i ekscytacja, ale być może jest za duża konkurencja, a być może właśnie nie ma odwagi, żeby napisać, zadzwonić, mieć jakiś nowy pomysł, zarejestrować się na jakimś portalu randkowym, uczestniczyć w jakichś spotkaniach, wymieniać informacje, wiadomości i działać szybko, tak? Kończycie miesiąc siódemką mieczy. Siedem mieczy to jest takie ukryte spotkania z jakimś zodiakalnym bykiem. Mężczyzna po 30, tak 35 lat, zodiakalny byk, ewentualnie panna bądź koziorożec. No i będą jakieś ukryte schadzki, ewentualnie no będziecie tutaj oczekiwać szybkich zmian, że wreszcie ktoś w waszym życiu konkretny się pojawi, tak? Bo siódemka mieczy, no nie tylko kłamstwa i takie oszukiwanie bądź zatajanie czegoś. To jest też karta mówiąca o tym, że macie w nosie, co kto o was myśli i co sobie tam szepcze, plotkuje, tylko robicie swoje, tak? Ale to jest też karta pośpiechu i karta sprytu, więc być może tutaj sprytnie uda wam się osiągnąć tą stabilizację, być może z tym bykiem, o której od dawna myślicie. W tle czytania mam szóstkę kielichów, czyli karta jakichś wspomnień z przeszłości. Może to być jakaś osoba znajoma, którą dobrze znacie, może przyjaciel bądź przyjaciółka z dawnych lat. Dobrze bawiliście się razem w swoim towarzystwie. Nagle być może gdzieś właśnie w jakiejś podróży, na wyjeździe wpadniecie na siebie i miło spędzicie ze sobą czas, ale to jest też karta realizacji swoich marzeń, swoich pragnień. Karta powrotu do jakiegoś wspomnienia, które na nowo odżyje i być może będzie teraz szansa je zrealizować. To jest też tęsknota za rodziną, za dziećmi. Pod spodem mamy kartę sprawiedliwości, za małżeństwem. No być może niektóre skorpiony już dojrzały do tej decyzji, żeby wreszcie stworzyć fajny, gorący, udany związek. Mają do tego impuls, taki potencjał i odważnie tutaj zaczynają działać. No dobrze, kochani. Uważajcie też, żeby was ktoś tutaj nie okłamał, być może też zodiakalny byk, żeby tak, no. Natomiast też może być taka wersja, że jeżeli poznacie jakąś osobę tutaj, byk, panna bądź koziorożec, ta osoba może przed wami też coś ukrywać i być może to jest rodzina i dzieci. Też tak na marginesie zwróćcie na to uwagę. Jaka jest rada dla samotnych skorpionów na miesiąc czerwiec?
Sześć kielichów. No jednak tutaj trzeba zwrócić uwagę na swoje marzenia, pragnienia i być może na osobę, którą już dobrze znacie i która gdzieś tam się przewija w waszym otoczeniu. Natomiast jeżeli są samotne skorpiony, które mają dzieci, zwróćcie uwagę na ich emocje, na to, jak one to odbierają, żeby w jakiś sposób je przygotować ewentualnie tutaj na jakieś nowe osoby, które pojawią się w waszym życiu. Na co bądź na kogo macie uważać? Karta umiarkowania, czyli zodiakalny strzelec, ewentualnie na to, żeby mieć nad sobą kontrolę i nad sprawami, które być może, no jakieś nowości tutaj. Ta karta głupca i karta rydwanu może też ostrzegać o tym, żeby nie robić głupot, żeby nie ryzykować i no nie zachowywać się jakoś niedojrzale, tylko faktycznie tutaj panować nad sytuacją, mieć wszystko pod kontrolą i być pewnym swoich decyzji, tak, swoich kroków. Ale raczej to jest jakaś podróż, wyjazd, ale też żebyście mieli wszystko, że tak powiem, w głowie, tak, pod kontrolą. No i właśnie ta karta umiarkowania ostrzega, żeby dozować emocje, uczucia, wiedzieć, kiedy jest już miłość, czyli kielich z wodą, a kiedy jest tylko namiętność, tak, żeby umieć to zrównoważyć, no i kontrolować całą sytuację, przede wszystkim siebie i swoje emocje. Dobra. Aniołek dla was. Zapraszam, kochani, do brania udziału w konkursie. Film już jest na moim kanale. Do rozlosowania jest 20 czytań. Można zadać jedno pytanie do moich kart. Zupełnie gratis. Szczegóły w filmie, więc zachęcam, kochani, żebyście sobie obejrzeli. No i jaki anioł dla was? Odrzuć nawyk kontrolowania. Ja wam tu radzę kontrolować, a tu karty mówią odrzuć nawyk kontrolowania. No może faktycznie taka kontrola przesadna to głupota, więc kontrolujcie sami siebie, żebyście za bardzo nie kontrolowali innych, tak? Czyli panujcie nad sobą, nad swoimi emocjami. I tak wygląda karta. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. Czyli niczego nie naginamy, nie przyspieszamy. Chociaż no być może tutaj skorpion będzie chciał wszystko przyspieszyć, te wydarzenia, być może spotkanie, bo ten rycerz denarów to taki idzie, człapu, człap, człapu, człap, jak taki żółwik. A może skorpionowi się śpieszy, bo on taki niedoczekany. Już patrzymy, kochani. No, gdzie to jest? Jest. Romantyczne anioły usłyszały twoje modlitwy dotyczące życia uczuciowego. Najwyższa pora, byś pozwolił im pomóc sobie. Poprzez próby kontrolowania innych osób lub czynników zewnętrznych wyzwolisz w sobie wyłącznie frustrację i oddalisz od siebie otrzymanie odpowiedzi na własne modlitwy. W twoim życiu nastąpi niezliczona ilość momentów, nad którymi będziesz mógł przejąć kontrolę, lecz ten do nich nie należy. Ojej. Oczywiście dobrze jest mieć własne preferencje, ćwiczyć wizualizację i mieć określone oczekiwania. Musisz jednak poprosić anioły, by wskazały ci twoje rzeczywiste pragnienia. Ta karta stanowi przypomnienie o tym. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedź na modlitwy może się znacząco różnić od tego, co sobie wcześniej wyobrażałeś. Bądź otwarty na wszelkie możliwości i zaufaj boskiej, nieskończonej mądrości oraz bezwarunkowej miłości. Skłonność do kontrolowania oparta jest na strachu, że inne osoby, włączając w nie Boga, nie sprostują twoim oczekiwaniom. Jest to nazywane szkicowaniem, w cudzysłowie, kiedy to starasz się wymusić na wszechświecie stworzenie zarysu swojego wymarzonego życia i wymaganych przez ciebie zachowań innych osób. Szkicowanie może spowodować, że przeoczysz znacznie piękniejszy sposób na to,
by Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Poproś zatem romantyczne anioły o podniesienie Twojego poziomu zaufania, dzięki czemu będziesz mógł radować się kreatywnymi ścieżkami, którymi miłość dostaje się do Twojego życia. Ale długie i piękne i takie bardzo mądre przesłanie. No tak, czasami niektórzy z nas, zazdrość powoduje takie obsesyjne sprawdzanie kogoś, kontrolowanie, narzucanie swojej woli i takie, najchętniej to byśmy tego partnera schowali do takiej klateczki i nosili cały czas przy sobie i decydowali, co, kiedy, jak ma się dziać. No to jest chore, ewidentnie, więc tutaj trzeba uważać, żeby nie przesadzać, no i jeżeli już chcecie faktycznie wszystko mieć pod kontrolą, to w odpowiednich dawkach, żeby nie przelało się, nie ulało w którąś ze stron. I kochani, aniołek dla Was na zakończenie. Rozkoszuj się życiem, kochany Skorpionie. Myślimy pozytywnie, pełna pogoda ducha, optymistyczne myśli. I cóż, korzystamy z życia. No, tak jak nam to oczywiście życie na to pozwoli, bo widzicie, co się dzieje na świecie. No, całe szczęście już pomalutku być może sytuacja będzie się normować, ale jeszcze jest niebezpiecznie. Trzeba korzystać z życia, nie zapominać o rodzinie, o najbliższych, o przyjaciołach, utrzymywać kontakt, relacje pozytywne oczywiście. I cieszyć się życiem, bo nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. Kochani, życzę Wam wspaniałego czerwca, dużo radości, miłości, pięknej pogody, jeżeli już gdzieś wyjeżdżacie na urlop. Przede wszystkim zdrówka. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Jeszcze raz zachęcam do konkursu, zajrzyjcie sobie do tego filmiku. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia, Skorpion. Wszystkiego dobrego.